Transit service to Windermere. Call it Lancaster, Oxenholme Lake District, Kendal, Ernestine, Staveley. Dobrze, więc jak wszyscy wiemy, jesteśmy teraz na stacji PKP. Stacja PKP. Kojarzymy, stacja PKP, ok? Więc tam jest Pierdolino. Tam jest Pierdolino i ono czeka sobie na lepsze czasy. Ma jakiś długi postój tutaj i tak dalej. Więc już mam kupione bilety na PKP, ok? Teraz kupiłem bilet na PKP, spoko, zapłaciłem za bilet i wszystkie składniki tej ceny, tam jakieś podatki, haracze i te klimaty mogą być w cenie biletu, ok? Więc mam już bilet na PKP kupiony. Tutaj sobie siedzę, o! Tutaj sobie siedzę, gdyby co, o, oczywiście. Więc jutro będę uciekał PKP, jutro, bo już dzisiaj bilet kupiłem, więc jutro będę uciekał PKP. No, przed państwem polskim, przez przestępczą, pisiorowatą organizacją zwaną dalej państwem polskim i te klimaty, ok? Będę uciekał. A ciekawe, ile cech faszystowskich obecnie ma przestępcza organizacja typu państwo polskie, ok? Bo ja oczywiście uciekam przed państwem polskim już 6 lat i 3 tygodnie i te sprawy, ale cały czas się zastanawiam, ile cech faszystowskich w sobie zawiera przestępcza pisowska organizacja zwana państwem polskim, ok? Powtarzam, ja uciekam przed państwem polskim ponad 6 lat, no problem, chociaż to jest bardzo źle, że ja muszę uciekać przed przestępcami, którzy tak naprawdę, ogólnie mówiąc, stanowią jakąś dość ważną część państwa polskiego, ok? No, więc ja muszę uciekać przed przestępcami, przed pisowską organizacją przestępczą, co jest bezsporne. Powtarzam, obecne pisowskie państwo polskie od ponad 8 lat, albo nawet więcej, jak sobie dodamy jeszcze okres za pierwszego PiSu, bo pamiętamy, był okres, o, tutaj mamy ten. O, to był DB. To był DB. Muszę sobie zrobić tutaj off-topic. Teraz robimy off-topic, gdyby co. Please. Teraz robimy off-topic taki, please, żeby było wiadomo, że PKP, te sprawy, trzeba bileciki mieć kupione i te klimaty. Trzeba zawsze wsiadać we właściwy pociąg, a nie w jakiś taki inny, niewłaściwy i te klimaty, ok? Więc taki off-topic tutaj, jak widać, jest zrobiony, ok? Dobrze. Sygnały końca pociągu były, więc mogę już prowadzić moją audycję dalej. Ok, więc jest to bezsporne, że państwo polskie to jest pisowska zorganizowana grupa przestępcza od ponad 8 lat, bo trzeba obecną kadencję PiSu policzyć z poprzednią pierwszą ekipą pisowską, więc to już jest ponad 8 lat panowania przestępczej organizacji pisowskiej, bandyckiej, świadomej, cynicznej, wyrachowanej przestępczej organizacji pisowskiej. Oraz warto się zastanowić, ile cech faszystowskich ma ta przestępcza organizacja pisowska, okay? Bo to jest ważne, więc to jest nie tylko zorganizowana grupa przestępcza pisowska, okej? Okay?
ale ta bardzo dobrze zorganizowana grupa przestępcza pisowska typu obecne państwo polskie ma także kilka cech faszystowskich, to znaczy kilka cech organizacji faszystowskiej, co też można już udowodnić. Więc trzeba sobie tutaj zadać kilka znaków zapytania i się zastanowić, czy czasem obecne państwo polskie to nie jest jakąś organizacją faszystowską, ok? O mniejszym lub większym kalibrze, ok? Mam nadzieję, że to jest jasne, zrozumiałe i tak dalej. Czy you can sit there, ok? No, ok, but this is my stuff, ok? Please. This is my stuff. Więc ja muszę się ukrywać przed przestępczym państwem polskim. Szósty rok, ale to są zwykli przestępcy, więc to jest bardzo smutne, nieetyczne i tak dalej, że ja muszę uciekać jako żywy, świadomy człowiek przed przestępcami, ok? Bo ja nic nikomu złego nie zrobiłem, a przestępcy państwowi ze zorganizowanej grupy przestępczej mnie ścigają, chcą mnie pojmać, chcą mi zabrać moją wolność, chcą mnie zniewolić, chcą mi zrobić krzywdę i tak dalej, więc musimy to sobie jasno bardzo wyjaśnić i być świadomym tego, że ja nigdy sobie nie życzyłem, żeby jakikolwiek przestępca, a tym bardziej państwowy przestępca, a tym bardziej organy władzy państwowej, jakiekolwiek organy władzy państwowej, aby nękały mnie uporczywie, coś ode mnie chciały, coś sobie ubzdurały i uzurpują sobie ci pisowscy przestępcy, że chcą coś ode mnie, chcą jakieś z dupy wyjęte czynności ze mną przeprowadzić i tak dalej, mimo że wiadomo, co ja na to, okej? A więc takie mamy realia, taką mamy rzeczywistość, taki mamy klimat i tak dalej. Mam nadzieję, że to jest jasne, że to jest zrozumiałe i tak dalej. Dlatego zastrzegam sobie to, że mam inne zdanie niż państwo polskie, ok? Że mam inne zdanie co do przestępczej organizacji, która się nazywa państwo polskie. Więc mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Poza tym też muszę przekazać wszystkim, że jestem zdrowy, mam dobry humor, na głowę nie upadłem, nawet jak byłem małym dzidziusiem. Jestem zdrowy psychicznie, nie zamierzam targnąć się na życie. W przeszłości także nie zamierzałem targnąć się na życie. Nie zamierzam odejść z tego świata w żaden sposób. Uważam bardzo, żeby nikt mi nie pomógł odejść z tego świata. Na przykład jacyś nieznani sprawcy i tak dalej. Bo tak się zdarza, że jacyś nieznani sprawcy przeważnie w piątek o godzinie 16 pomagają komuś skutecznie zrobić samobuja, żeby od poniedziałku, od 9 rano, żeby mniej lub bardziej zależna prokuratoria, nie wiadomo jaka, żeby jakieś czynności sobie mogła tam wszczynać, ok? Nie przyjmuję żadnych leków psychotropowych, nie przyjmowałem żadnych leków psychotropowych,
nie leczy się psychiatrycznie, nie leczyłem się psychiatrycznie, nie planuję żadnego listu pożegnalnego napisać swoją ręką i nie zamierzam podpisać się pod tym listem pożegnalnym swoją ręką, chyba że ktoś to zrobi za mnie, bez mojej zgody i wiedzy, wtedy, kiedy już nie będę mógł się obronić przed tym zrobieniem mi na siłę samobuja czy czegoś takiego. Więc mam nadzieję, że to jest w miarę zrozumiałe i przyjęte do wiadomości i tak dalej. Dobrze, więc bilet na PKP mam kupiony i będę uciekał PKP już ponad 6 lat przed państwem polskim, przed zorganizowaną pisowską grupą przestępczą, która się podszywa pod państwo polskie. To znaczy mniej więcej tutaj o to chodzi, że pisowska zorganizowana grupa przestępcza przejęło państwo polskie. Nie wiem, czy to jest chociaż mniej więcej zrozumiałe, że zorganizowana grupa przestępcza pisowska przejęła większość organów państwa, albo jeśli nie przejęła, to w znacznej części kontroluje organy państwa, które nie działają tak, jak powinny działać, że nie ma trójpodziału władzy. Ten podział już od dawna jest zaburzony. Czyli być może jest dwupodział władzy. Dwupodział albo nawet jednopodział, ale już nie ma coś takiego, że jest trójpodział władzy, bo ta trzecia władza, która powinna być równa tym dwóm pozostałym częścią tej samej władzy, że jest mocno zaburzona ta równowaga. Teraz mówię tutaj o sądownictwie, że niezależność władzy sądowniczej się na tyle zmniejszyła, skurczyła i tak dalej, że już nie można powiedzieć, że Polska jest suwerennym krajem, że jest praworządnym i tak dalej. Okay? Dziękuję bardzo za przyjęcie tego do wiadomości.